Stary Sącz otrzymał dofinansowanie na budowę tak zwanej małej obwodnicy. Kwota w wysokości 9,5 miliona złotych to środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W naszym przypadku rzeczywiście idzie na bardzo strategiczną inwestycję, strategiczną ze wszelkich miar. No po pierwsze, od kilkudziesięciu lat w planach zagospodarowania przestrzennego Starego Sącza widnieje ta droga, która początkowo miała być w ogóle obwodnicą ratującą rynek. Jak wiemy, ta obwodnica powstała po drugiej stronie Dunajca, ale jednak ta mała obwodnica od lat planowana też jest bardzo istotna, bardzo ważna również dla tego naszego lokalnego ruchu. Droga połączy strefę aktywności gospodarczej z powstającym właśnie osiedlem wielorodzinnym i osiedlem słonecznym w Starym Sączu. Pozwoli także mieszkańcom tamtej części miasta dostać się do Nowego Sącza bez konieczności przejazdu przez centrum. Druga rzecz, ta droga w bardzo dużym stopniu otworzy nowe tereny. Wiemy, że tam już rozpoczynają się prace związane z powstaniem nowych mieszkań w budownictwie wielorodzinnym przy ulicy Podegrodzkiej. Wiemy, że rozwija się strefa aktywności gospodarczej, którą lokalizujemy pomiędzy Moszczeniczanką a ulicą Wielki Wygon i obwodnicą Starego Sącza, czyli tą drogą wiodącą od Mostu Świętej Kingi do Ronda Jana Pawła, więc znowu ta droga nam udrożni tamte tereny. No i wierzę, że w przyszłości powstanie ulica Węgierska BIS i naturalnym przedłużeniem tej naszej obwodnicy będzie kolejne szybkie połączenie z Nowym Sączem. Budowa małej obwodnicy ma się rozpocząć w 2023 roku. Tam rzeczywiście największym wyzwaniem będzie budowa mostu na Moszczeniczance. Natomiast no, będą jeszcze tak, chcemy, żeby na ulicy Podegrodzkiej zostało wybudowane rondo, tak żeby to być taka strefa mieszkaniowa, więc zależy nam na tym, żeby ten ruch był tam jak najbardziej taki spokojny, nieszybki, bezkolizyjny, ale jednocześnie jednak taki uspokojony. No i dodatkowo będzie nas jeszcze czekało tutaj przebudowanie tutaj skrzyżowania ulicy Braterstwa Ludów z ulicą Podegrodzką. A szacunkowe kwoty inwestycji to około 13 milionów złotych.